to ja się przebrałam, ponieważ mam używkę. No, a ja jestem prawie ruda, jak się pod słońce spojrzy. A ja bardzo w dzieciństwie lubiłam książkę Bibi Pończoszanka. No to ja przebrałam się za czarownicę. A ja z diabolinem. No to przebrałyśmy się za śpiący królewny. Żeby spać na lekcji. Georgiego z filmu To, który jest wyreżyserowany na podstawie książki Stephena Kinga, dlatego, że oglądałam na jesieni drugą część i mi się spodobała. Przebrałam się za Phoebe'ego przyjaciół, dlatego, że bardzo lubię ten serial i ludzie mi mówią, że jestem do niej dosyć podobna pod różnymi względami. Ja przebrałam się za Bella z Nicknamesty, dlatego, że lubię tę postać. Hejka, jesteśmy Pocahontas i bardzo się cieszymy, że Zamość zorganizował Dzień Postaci Literackich i uważam, że to jest fajna zabawa. Hej, ja się przybrałam za Katniss Everdeen z Igrzysk Śmierci i bardzo podobało mi się to organizowanie takich wydarzeń w szkole. Ja się przybrałam za Ciri z Wiedźmina. Jestem Clary Fairchild i przybrałam się, ponieważ to jest moja ulubiona seria książek Dary Anioła. Jestem czarodziejem i przybrałam się, ponieważ lubię zakładać różne orkitalne ciuchy. Przybrałam się za narratora ze Złodziejki Książek. Jak ktoś czytał, to będzie wiedział, kim był narrator. Dzień dobry, przybrałem się za Jezusa Dawaki. Dzień dobry, ja się przebrałem za księdza, bo lubię głównie czarne. Szczęść lata, przebrałem się za Jezusa, ponieważ po prostu, alleluja! I do przodu! Tak więc ja jestem księżniczką Leją ze Star Wars. Przebrałam się za tę postać, bo w sumie jest to moja ulubiona postać ze Star Wars. Mówcie, kim jesteście? No to my jesteśmy facetami w czerni. Dlaczego? Dlatego, że taki był pomysł całej klasy. Przebrałam się za Jokera z filmu Joker. Wybrałam tą postać, ponieważ bardzo podobał mi się sam film oraz w to, jaki sposób Joaquin Phoenix właśnie odegrał tą rolę. No i dlatego się za tą postać przebrałam. Przebrałam się za Czarownicę z Królowej Śnieżki i bardzo utożsamiam się z tą postacią. Jestem Big Lebowski z filmu Big Lebowski. Jest to postać bardzo charakterystyczna, bardzo wyluzowana i bardzo z nią utożsamiam. Jestem jednorożcem z Ostatniego Jednorożca. A jestem Mefistofelesem z Pana Twardowskiego. Więc ja jestem Aliną z Balladyny Juliusza Słowackiego i przebrałam się w sumie głównie dlatego, żeby nie być pytaną z polskiego. Czy utożsamiasz się z tą postacią? Nie. To jestem Diaboliną, przebrałam się, bo się przebieram co roku w sumie i za każdym razem staram się coraz większy szał zrobić. Hej, jesteśmy fanami Harry'ego Pottera
Ja przebrałem się za Neville'a, a ja za Harry'ego. Pozdrawiam fanów. Jestem Sopka Szczerbińska i przebrałam się za Świnkę Pepę.